Witajcie serdecznie. Najpierw podziękowania, bo się należą, dla wspierających mój kanał na Patronite. Tu szczególne wyrazy podziękowania dla nowego patrona o tajemniczym niku XY oraz dla stale wspierającej mnie Natalii Kłos z Gdańska. Pozdrawiam i dziękuję. A teraz krótki wgląd w to, co się dzieje, działo i dziać będzie. W 120 litrów, które stoi w mojej sypialni i do którego mimo wszystko najmniej zaglądam, zapanowała anarchia. Ślimaki nawaliły się nieznaną substancją i postanowiły wybrać się na karuzelę. Dopóki kręciły się daleko od filtra, wszystko było ok. Ale przy wylocie dostały takiej rotacji, że odczepiły się od kręcącej się konstrukcji. Zanotowano jedno potłuczenie skorupy i jednego pawia. Ślimaki w akcie zemsty za popsucie im zabawy postanowiły dokonać sabotażu i przewróciły mi termometr. Na zdjęciach z ukrytej kamery widać Zenona i Bożydara, którzy dewastują urządzenie pomiarowe. W 200 litrach nowa belka LED nadal świeci i nadal walczę w nim z okrzemkami. Walka polega na tym, że podchodzę do zbiornika i patrzę, czy już zniknęły. Czasem podmienię wodę, a i wrzucę trochę pisti, żeby wyregulowały ilość światła. Czasem wrzucę kilka ślimaków, żeby pochrupały sobie okrzemka, ale to raczej rzadko, bo ślimaki twierdzą, że zsyłam je do obozu pracy, a strażnicy w postaci brzanek są mało wybredni i zżerają załogę czyszczącą w tempie boc i sprinterek. Tak więc na razie glonu nie ubywa, ale ścieram go z szyb i niczym się nie przejmuję. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Jeszcze raz wrócę do 120 litrów z sypialni. Oprócz mieczyków, które mają tu swoje stałe lokum i ślimaków dewiantów, akwarium służy mi do odchowania na rybku gupika z 375 litrów. Tam przy górami ma małe szanse na podrośnięcie, więc co się urodzi, przerzucam tutaj. I powiem szczerze, że dochowałem się już solidnego przedszkola. Nieprawdą jest, że znam je wszystkie po imieniu. Dwóch chyba nie pamiętam. Po upadku projektu z ziemią w akwarium 100 litrów postanowiłem coś zrobić. Szczerze powiem, nie wiem co, ale to wyjdzie w praniu. Położyłem ziemię z lignitem, nawaliłem żwiru i nawsadzałem skał lignitowych. Nasadziłem hęka, mchów i innych wynalazków i czekam. Oczywiście i tu pojawiły się glony, jak to na starcie akwarium bywa. Szczególnie, kiedy zaczyna się od drobnych roślin. Filtr tetry, który tu pracuje, na razie sprawuje się dobrze. Na początku trochę gwizdała mu dziurka w deszczowni, ale po kilku napomnieniach zmiękła i przestała. To akwarium stanowi ciekawostkę przyrodniczą, a to z tego względu, że w sposób niepokalany pojawiły się tutaj co najmniej dwie ryby. I są to małe brzanki. Cud polega na tym, że nie korzystałem tu z żadnych ozdób czy roślin przenoszonych z 200-litrowego brzankarium. A małe brzanki są, czyli kurde, cud i nie ma to tamto. A teraz rzut okiem na moje największe zbiorniki, czyli 375 litrów na początek. Z daleka wygląda całkiem fajnie, ale jak wiadomo, wszystko z daleka fajnie wygląda. Takie góry na przykład. Fajnie wyglądają i człowiek myśli sobie, że jak na nie wlezie, to fajne muszą być stamtąd widoki. Idzie jak ten kretyn, zdziera sandały albo szpilki w przypadku kobiet i zdobywa ten giewont czy też gubałówkę. I upocony, umęczony jak chomik w kołowrotku staje wreszcie na szczycie i sił już nie ma podziwiać widoków, a i czasu, bo idzie burza i może go piorun strzelić, zanim jeszcze go strzeli z głupoty, że tam lazł. Więc pozostańmy przy widoku z daleka. Z bliska jest troszkę gorzej, ale czemu mam pokazywać, że jest, jak mogę pokazywać, że nie jest? Nie no, żartowałem, jest cudownie. Porozsadzałem Myriophyllum tuberculatum, które dostałem od mokrych łapsk i rośnie sobie powoli, ale w górę. Miał być rdzawy i jest rdzawy. Czytałem, że potrzebuje dużo CO2,
Jak widać, starcza mu to, co w akwarium się tworzy i nie zamierza zielenić się ze złości. Korzeń, jak był porośnięty hemiantusem, tak jest. Gdzieś tam wczepił się kawałek mchu i też się rozrasta. Do tego szczepki kladofory i jest komplet. Jak widać, pod korzeniem rozrasta się ostatnio przerzedzona kryptokoryna. Widoczny jest też kokos, który wcześniej był obrośnięty mchem. Niefortunnie mech zaprzyjaźnił się z jakimś glonem i postanowiłem ich braterską miłość przenieść do pojemnika na parapecie. Także kokos pozostał nagi, co znacznie podnieciło moje zbrojniki. Nie wiem, czy czegoś z tego nie będzie. Spodziewam się małych kokosów. Gwiazda, czyli pogostemon Helferii, jak widać, idzie do góry. Ja go przycinam, a on do góry. Pewnie chce zaczerpnąć świeżego powietrza. Na koniec wgląd w chaszcze z moczarką, aponogetonem crispus, żabienicami, hygrofilami, pistiami i innymi chwaściskami. Akwarium 240 litrów przeżywa teraz ciężkie chwile, bo nie miałem czasu się nim zająć. A poza tym wiele roślin postanowiło przeżyć w nim zimę, albo lato, albo co tam im się podoba. Więc pustki niejakie widać w zbiorniku. Choć może nie do końca tak widać, bo przód nagle poszedł do góry, choć długo był generalnie bardzo nisko. Rozszalały się gwiazdy, rozszalały lobelie, kryptokoryny też potrafiły ponownie zająć miejsce, skąd je wyeksmitowałem. Dwa lotosy, jak dwie wieże World Trade Center, górują nad wszystkim, co powinno być wysoko, a jest nisko. A to, co jest nisko, jest wysoko. Wycięty z podłoża hemiantus pojawił się znów jak niejaki feniks z niejakich popiołów. Krypcie i Anubiasy znalazły wspólny język i porastają sobie obok siebie bez żadnych trudności. Zresztą Anubiasom bardzo odpowiada to akwarium, tylko zajmują trochę za dużo powierzchni dna, bo wszelkie konstrukcje pionowe z Anubiasami przeniosłem do Brzankarium i chyba stamtąd wrócą, tak mi się wydaje. Generalnie okres nadszedł na zanikanie tutaj czerwonych roślin, czyli alternantery i czerwonej ludwigi. Ludwigia rośnie, ale niespecjalnie na czerwono. Natomiast alternantera prawie zaniknęła. Mam swoje przemyślenia na ten temat, ale na razie się nie podzielę, bo nie jestem pantofelkiem. Zresztą dwóch mosartów byście nie wytrzymali. No to sobie pooglądajcie do końca, nie będę już przeszkadzał swoim gadaniem. Jakby komuś się chciało zasubskrybować kanał, dać łapkę albo wesprzeć na Patronite, to przecież nie będę przeciw. A wręcz przeciwnie. To do usłyszenia i zobaczenia za jakiś rok, bo chyba tak powstanie nowy film. No chyba, że mój 10-letni komp pójdzie na operację jak Krzysztof Ibisz i stanie się nagle nowym sprzętem. Miałem już nie gadać, to słuchajcie sobie pięknego, modrego Dunajca, nad którym siedział Strauss i moczył sobie wędkę.